Ruchliwe skrzyżowanie, jadące w przyspieszonym tempie samochody, tłum ludzi na chodniku i przejściu dla pieszych. Jakub Stefańczyk, osoba niewidoma, twarz w zbliżeniu. Wnętrze mieszkania. Paulina Frączek, osoba niewidoma, pracuje na laptopie. Od dziecka marzyłam, żeby mieć psa i kiedy szłam na studia, pomyślałam sobie, że fajnie będzie mieć towarzysza, ponieważ wybrałam studia w mieście, którego nie znałam. Warszawa. Paulina stojąca samotnie na przystanku tramwajowym. Jakub Stefańczyk. Zawsze myślałem, że tak, no pies przewodnik, na pewno to w ogóle jest trudno dostać. A pewnego dnia mi się strasznie nudziło i tak sobie wpisałem w Google, chcę mieć psa przewodnika. I wyskoczyła mi ankieta. A jak już wyskoczyła, co mam do roboty, se wypełnię. Plansza tytułowa filmu Mój pies, moje oczy. I jechałem na to szkolenie z taką myślą, że raczej nie wezmę, no bo tu małe mieszkanie, jeszcze w międzyczasie urodziła się nam córka. Przez pierwsze półtora dnia no byłem tak zaciekawiony, ale tak jeszcze umiarkowanie. Aż do momentu, kiedy było przejście 100 metrów w jedną stronę z laską, a powrót był z psem. I ja się zachwyciłem. I wtedy pomyślałem sobie, że ja naprawdę, naprawdę chcę mieć takiego psa. Paulina zakłada psu przewodnikowi szorki. Kierują się do drzwi wyjściowych z mieszkania. Drzwi. Super. Paulina i jej pies Riva wychodzą z klatki schodowej. To była najlepsza decyzja w moim życiu, ponieważ teraz jak czasem muszę przejść z laską, to jest no, straszne dla mnie. Bardzo się męczę wtedy tak fizycznie i też psychicznie. Kraków, dzielnica osiedli mieszkaniowych. Jakub oraz jego kilkuletnia córka idą chodnikiem w asyście czarnego labradora, Portera. Pojawienie się Portera przede wszystkim znacząco przyspieszyło moje chodzenie. Drugi aspekt, dużo wygodniej. Niewidomy, który chodzi z laską, musi być ciągle skupiony, nawet przy prostej drodze. Psu wydaje krótką komendę, żeby znalazł przejście i on to robi po prostu automatycznie. Podprowadza mnie do przejścia bez kluczenia. Kiedy dostanie komendę, żeby znalazł przystanek, po prostu widzi przystanek i jak widząca osoba podprowadza do niego. W autobusie, jeżeli pies widzi wolne miejsce, to mi je znajduje, więc odpada mi szukanie miejsca przy pomocy laski, ale najczęściej przy pomocy ludzi. Więc też taka niezależność bardzo wzrasta. Jakub przyprowadza swoją córkę do przedszkola. Porter pomaga odnaleźć furtkę, a potem drzwi do budynku. Wchodzą do środka. Zbliżenie dłoni trzymającej smycz. Paulina i Riva wsiadają do tramwaju. Nie wyobrażam sobie podróżować do mojej pracy i przesiadać się dwukrotnie bez obecności psa. Jest mnóstwo przeszkód, które napotyka, mnóstwo ludzi. Warszawa. Paulina i Riva na schodach prowadzących na peron stacji metra. Na dole czeka już pociąg. Riva pomaga w wejściu do wagonu. Ja poruszam się z psem praktycznie wszędzie, więc odwiedzamy i galerie handlowe, i restauracje, i sklepy, i kina, teatry. Paulina i Riva wchodzą do wnętrza restauracji. Riva podprowadza właścicielkę do kontuaru. Jolanta Kramarz, ekspertka do spraw szkolenia psów przewodników. Dzięki psu przewodnikowi można podróżować, można poruszać się w różnych miejscach, których osoba niewidoma nie zna. Można czuć się swobodnie, dlatego że pies z dużej odległości rozpoznaje punkty charakterystyczne. Może realizować się w wielu, wielu miejscach, dlatego że nie traci swojej energii życiowej na wysiłek związany z poruszaniem się. Jakub z Porterem siedzą w poczekalni gabinetu weterynaryjnego. Następnie Paulina w jesiennym pejzażu spaceruje z Riwą. Oczywiście bardzo ważne są spacery i też odpowiednia ilość ruchu dla psa. Najczęściej są szkolone labradory, które są aktywnymi psami. Kraków. Wybieg dla psów. Kuba stoi trzymając psią uprząż, podczas gdy Porter biega i bawi się z innymi czworonogami. Pies przewodnik to nie tylko narzędzie do pracy, ale to też bardzo wierny i oddany przyjaciel. Paulina Frączek. Ja o swoich mówię, że są moimi córciami, moim obecnym i moim poprzednim przewodniku. Kocham je maksymalnie z całego serca, więc jakby no w tej kwestii ja nigdy nie przyszło mi nawet na myśl, żeby traktować to jako utrudnienie w moim codziennym życiu. Paulina bawi się z Riwą. Riva tuli się do właścicielki, dotyka ją pyskiem z uważnym spojrzeniem. Na szkoleniu przekonasz się, czy pies przewodnik to coś, co ci się przyda,
przez długi czas możesz się wycofać. Ale coś mi mówi, że się nie wycofasz. Że jak zobaczysz, jak zmienia się życie posiadaczy psów przewodników, to powiesz, ja też tak chcę. Ujęcia ukazujące naprzemiennie zabawy Pauliny i Kuby ze swoimi psami. Po więcej informacji skontaktuj się z Polskim Związkiem Niewidomych. Telefon 22 635 52 84. E-mail rehabilitacja@pzn.org.pl www.pzn.org.pl. Projekt budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania. Współfinansowany ze środków programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój od 2014 do 2020. Działanie 4.1. Lider projektu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Partnerzy projektu: Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador, Pies Przewodnik, Fundacja Pies Przewodnik, Polski Związek Niewidomych, Fundacja Wis Major, logotyp Funduszy Europejskich, Wiedza, Edukacja, Rozwój, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny. W filmie wystąpili Paulina Frączek, Riva, Jakub Stefańczyk, Porter, Ewa Stefańczyk, Jolanta Kramarz. Zdjęcia Bożydar Pająk. Dźwięk i montaż Mateusz Bobek. Muzyka Paris Music. Lektor Jakub Kosiniak. Realizacja i produkcja MB Film oraz Very Nice Media. Kraków, Warszawa 2020.